Starbucksa, nie wchodziłyśmy do żadnej restauracji. Jakby ma takie okienko na wynos. Możesz wyjść. Jest parę, ja możesz sobie sprawdzić na ich fanpage'u w ogóle, bo nie tylko w Warszawie sprawdzałam, w innych miastach też normalnie są, działają na wynos, więc zawsze możecie wspierać. Ja kocham Starbucksa i będę go wspierać całym sercem. Akurat w Starbucksie to nie ma opcji zarażenia się. No. Bardzo fajny. A już jedzie. Bardzo fajny. A ja w sumie ostatnio przerzuciłam i oglądam sobie filmy. Na przykład wczoraj oglądałam Jak stracić chłopaka w 10 dni na przykład. Ja lubię takie stare filmy. Ja oglądałam właśnie tego filmu, chyba nigdy nie stracić. Co ty? Mm-hmm. Ja uwielbiam takie stare filmy, takie typu, ja znaczy stare, no takie, takie hity, co zawsze na TVN nie lecą. Tak, no. Jak stracić chłopaka w 10 dni, te Ocean's Eleven, Miss Agent z Sandrą Bullock. Ja takie filmy lubię bardzo. Ktoś napisał, że przyszła bluza mu od ciebie. O, to cieszę się bardzo. Jeszcze nie wszystkie nam się udało wysłać. Na przykład tej do mnie też się nie udało wysłać. Słuchaj, dostanę w czwartek, będzie kolejna dostawa rzeczy. No, czekam na produkcję, bo słuchajcie, troszeczkę mamy opóźnienie przez całą sytuację, ale jakby wszystko spokojnie będzie. Nie musicie się martwić. Jestem ciekawa, czy ta osoba, co dostała, bo jedna paczka poszła z tą kulą. To było zaproszenie. I jestem ciekawa, bo nikt nie wstawił, a była wysłana i nie wstawił nikt. Więc ja nie wiem, do kogo to trafiło. Czy podoba nam się płyta Kłę? Bo no mam ja mam kilka tam tych ulubionych. Ja jeszcze nie przesłuchałam wszystkich, ale jakby dużo mi się podoba. W sensie tam jakieś pojedyncze, co na razie sobie słucham, to mi się podobają. Ktoś napisał, bez kuli dostał. No to po prostu taki złoty bilet jak kuli. No nie, serio, ta kula miłonka. Ale nie mam takie czekolady właśnie. Jakby kule miałam dodatkowe chyba 3, więc jakby wiecie, na ileś tam set zamówień po prostu mówię, dobra, tu wrzucę. Więc jakby no, nie było do każdego zamówienia. To była taka raczej niespodzianka gratis dla kogoś. Jak tam wasze samopoczucie? Bardzo dobry dzień. Ja mam dzisiaj tak dobry dzień. Ogólnie jakoś tak, nie wiem, to słońce na zewnątrz, mimo tego, że nie byłam w ogóle na dworze praktycznie. Widziałam to słońce tylko z samochodu i z balkonu u siebie. To jakoś tak, nie wiem, pozytywny taki vibe jest, tak nie wiem. No bo może tak ładnie się ubrałaś, umalowałaś, uczesałaś, to też tak. Fajnie, tak jakoś spoczko. No i pojechałam do Starbucksa, więc byłam spełniona. To znowu pieczemy, no jeszcze nic, bo czekamy na czwartą atomówkę. A z ile on będzie w ogóle? Ja już jedzie. A już jedzie. Jak się zmotywować do ćwiczeń? Ja na przykład tego nie wiem. Ma koleżanka ćwiczyła, ale... Wiecie, co jest moją motywacją? Na przykład budzę się o 12.50 i mam spam wiadomości od mojego trenera. Halo, śpiochu, wstawaj, za 10 minut ćwiczymy, rozkładaj matę. I dosłownie tak jest, że ja taka nieprzytomna, nawet nie zjem śniadania. Dobra, czasami zjem, ale czasami nie. Rozkładam tą matę i od razu jest na FaceTime, no i co, mam nie odebrać? No muszę odebrać, bo to mój trener, no i od razu jest, ćwiczymy. Wczoraj ćwiczyłam? Wczoraj chyba ćwiczyłam, no. Gdzie robimy teraz paznokcie? No nigdzie. Znaczy mamy te, co zrobiliśmy przed kwarantanną, a robimy w Esy Florescent. Tak. Ja będę niedługo musiała już... Moja kurtka jest z Zary. Jak widzicie u mnie kurtkę skórzaną, to 99%, że jest to Zara. No wszystkie moje kurtki. Tylko mam jedną Balenciaga, tak to mam wszystko Zara. Zara, Zara, Zara. Ej, ostatnio właśnie sobie przeglądałam moje nagrania z mojego pierwszego openera w 2017. Ja też byłam wtedy pierwszy raz. 17, bo ja byłam teraz trzeci raz. Tak, no. No Jeezy właśnie, to 17. Tak, tak. A to nie, ja mam wcześniej na Drake'u. To nie. No. To był koncert fajny, Jeezy. Ja też pamiętam. Byłam w drugim rzędzie. A nie, jeszcze jakieś na Rianie byłam. Pierwszy raz, a nie wiem, czy był wcześniej Rianie. Ja nie, to ja nie byłam na pewno na pisk, ale byłam na tym koncercie. Nie no, byłam na bank. Ale my się wtedy nie lubiłyśmy. Ja byłam w Warszawie, tam gdzieś. Nie, nie gadałyśmy wtedy, no. Jak ktoś pytał, skąd spodnie, więc nie wiem, czyje, więc możesz powiedzieć, skąd są twoje najpierw? No, z Zary. No. A moje? Moje to są spodnie, które nie są spodniami. Wszyscy śmieją, że to są dziury ze spodniami. Patrzcie na co. Jeszcze one mi w ogóle tutaj strzeliły, bo tutaj normalnie był ten. Tutaj patrzcie tak było. A to mi strzeliło, jak klękałam, coś robiłam, nie wiem, chciałam się schylić. I wiecie co, jeszcze to mi postrzeliło i teraz już mam na całą nogę dziurę. Są stop shopu.
Ale bardzo je lubię. Ja lubię takie dziwne spodnie. Jakby, ja wiem, że ludziom się one nie podobają, są kontrowersyjne, ale mi się one podobają. No, ja kiedyś szłam z takimi dziurami i mnie pani zwróciła uwagę. Ale zawsze się tak ludzie, najczęściej jakieś ich starsze te na przystankach, zawsze tak się patrzą. Ale weź tam jak ta bluzka, nie? Też ci tak spada? Co, nie było więcej materiału tutaj? A ja lubię takie, mi się podobają. Dziękuję. Angelika, super dziś wyglądasz. Ja dziękuję bardzo. Dlaczego nie zaprosiłyście się na 18 urodziny? Bo nie rozmawiałyśmy, tam miałyśmy tak zwaną spinę. Słuchajcie. O balony! Nie wiem, o rapieżnie. O coś tam było. Ale nie, prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi to podkręciło. Tak, myślę, że to też internet bardzo podkręcił tą spinę. To też jak teraz jest dużo spin i ludzie to podkręcają, inni ktoś tam. Dlatego ja na przykład... W tym roku wszyscy mieli takie same balony. Jak nawet z kimś nie rozmawiam, czy coś, to nigdy nie poruszam tego w internecie, tego tematu, bo ludzie bardziej nakręcają potem te spiny i tak dalej. Więc ja już... O, jest nasz trener. Nasz trener. Kiedy trening, Tadeusz? Kiedy nie mój. Bo ja muszę tutaj dbać o moją formę. Tak, Angelika promienieje. Promienieje. No, nie wiem, jeszcze była w Team Olcia. Tak, jeszcze wtedy była. Jak była spina, to Monika była w Team Olcia. A potem była w Team Little Monster, a teraz jest i w tym, i w tym. Tak, bo wszyscy już są pogodzeni w ogóle. Bo w międzyczasie jeszcze były one pokłócone, a teraz jesteśmy wszystkie pogodzone. Wszystkie w trójkę. Jadłyśmy Magda, no jadłyśmy, a wiesz... Ja powiedziałam, że ty nie! Ja mu powiedziałam, że ty nie! Bo, no, jak ja bym powiedziała, że ja nie jadłam, to by nie uwierzył. Ale ja zjadłam tylko fryteczki i cheeseburgera. Czyli to co ja? A nie ja dwa. Ty jadłaś dwa cheeseburgery? No, muszę jeść dużo, nie? Miałam taką Czy Tadeusz to twój partner? No co? Tak. Do treningowy. W sali treningowej. Jakby nie wyobrażam sobie treningu z nikim innym. Dzisiaj jakoś tak naprawdę chciałam spropsować wszystkich ludzi. Są ciekawe pytania na live. Kiedy będzie nowy drop? Niedługo. Już mam projekt nowej kolekcji jeden i jeszcze muszę mieć drugi i wtedy będzie drop. Więc myślę, że w maju. Ale wcześniej wam go jakoś pokażę. Ola, kiedy film? Jutro z moich urodzin. O której? Ja jeszcze nie widziałam. O 18. Jeszcze go nie widziałam. A już wysłała mi przedpremierowo linka, ale oczywiście... Ale ja nie widziałam, widzicie. Troszkę zajęta. No, myślę, że ktoś by tutaj chciał dostać przedpremierowo, ale Little Monster i tak nie obejrzała. Ja doceniłam. Tak, ty doceniłaś jej pracę. I Halina od razu. Nie jestem jeszcze, niestety nie mam jeszcze prawka. Miałam zrobić w marcu, obiecałam sobie. To był mój taki, wiecie, że mówię, zdam to i będę miała w marcu. Nawet z kimś się założyłam w ogóle o coś tam, że serio, zrobię to w Mówiłaś marcu. Tak, no. Nie wiem, no my... Powiedziałam, że jak nie, to coś kupuję i stawiam. Jakby pamiętam, że to powiedziałam, że powiedziałam, obiecuję wam to. I przez tą kwarantannę jakby, no, nie miałam jak. No. To blokada. No. No, ale kochana, już w Nari Resort mówiłyśmy, że egzamin ale... niedługo. A to było we wrześniu, październiku, jakoś tak? We wrześniu było Nari, ale dobra, w październiku potem ja miałam jeszcze inne rzeczy na głowie. W listopadzie, nie wiem co ja robiłam w listopadzie, w grudniu leciałam do Stanów i nie było mnie tak naprawdę. Potem były święta, potem był jetlag miesiąc. Potem przeżywałam jetlag życiowy i wyjazdowy i wszystko, nie wiem. Jaki drogeryjny podkład polecamy? Ale dzisiaj mam Maybelline Fit Me. Taki ja też go lubię. Ja bardzo go lubię. Ja ogólnie miałam taki ciemny mega, jak byłam opalona, to go zawsze używałam i bardzo go lubiłam. Muszę sobie jakiś ogarnąć taki jasny, jak nie jestem opalona, no. Teraz z Benefitu używam tego z tym uśmiechem takim. Nie wiem, jak się Happy. Nazywa. Happy. Fajne są też te podkłady, lubię je. Nasza ulubiona piosenka po raz setny dzisiaj na replayu. No nam się płyta zacięła, bo nie pokusam jednej piosenki. To jest naszą inspiracją, ale jaką? Modową, życiową? Życiową? Moją Little Monster, a jej! Mamy podobne zainteresowania, podobne wydarzenia w życiu. Tak, więc możemy nawzajem sobie się inspirować i sobie, jakby to powiedzieć, pomagać. Jedna, druga. Po początkach naszej znajomości, no Little Monster przyjeżdżała do mnie, jak mieszkałam jeszcze z rodzicami w domu. Tak. Na jakieś eventy chyba, tak? Tak.
Nie pamiętam, pamiętam, że polskim busem wtedy jechałam do Warszawy. Te 5 godzin, wiecie, ten polski bus, to całe życie się jechało do tej Warszawy. Pamiętam, że mi odbierałaś z tego, normalnie z tego dworca. Z Młocin, tak. Chyba tam. Nie, on z Wiedźmi. Wilanowski. Metro Wilanowska. Mhm. Tak, odebrałaś mnie stamtąd. Wilanowska. Zrobimy. Zrobimy. Bluzki na sobie. Ja mam topik z Miss Denim. Ale ty masz Pretty Little Thing. Pretty. Ej, a my w ogóle stoimy, nie? Tak. Tak. My stoimy takie. I ja się wyprowadziłam z domu po maturze, czyli jak miałam 19 lat. No. Tak. Ja miałam maturę w maju i w październiku się przeprowadziłam do Warszawy. Ja też. Wreszcie mnie mama chyba na maturę wiozła. No. Znaczy do tej szkoły, no. Czy będą bluzy na stronie? Będą na dniach. Musicie serio sprawdzać, bo teraz jak przyjdzie nam druga dostawa, to tam będzie dosłownie paręnaście sztuk więcej z danych rozmiarów, więc ja wrzucę i będzie po prostu tak, to pierwszy dzień lepszy. Czy myślicie, że będzie matura? Myślę, że wolelibyście, żeby jej nie było. A wiecie, że na próbne matury dali matury sprzed... Tak, wiedziałam to. Czy na maturę? Nie na maturę, tylko na jakieś egzaminy. No to nie, mi się wydaje, że teraz była próbna matura i że dali po prostu sprzed trzech lat maturę. A nie ma... No to się wymyśla chyba próbną maturę. Się dobra, tak, musi być próbna. Próbna jest normalnie, że próbna się dzieje tak, jakbyś miał już normalnie, że to jest takie wszystko, wiesz, że jest tak przygotowane i w ogóle. No. Znaczy z tego, co kojarzę, bo ja dawno temu to było, trzeba to temu, ale tak mi się wydaje. Jaka to piosenka na replayu? Milion w godzinę. Bardzo polecamy, serio. Mi się tak wkręciła ta piosenka, że słucham jej cały czas. Jeszcze jak jedziemy autem, to już w ogóle ona leci cały czas i my po 20 minutach stwierdzamy, takie piosenki, bo to leci w kółko w sumie. To może włączmy coś innego. Włączamy i potem, a dobra, damy jeszcze milion w godzinę jeszcze raz. Bo są takie piosenki, które totalnie inaczej brzmią w samochodzie. Tak, to się zgadza. No. Skąd się znamy? No to znamy się z YouTube'a, z internetu, ale z YouTube'a. Jeszcze z takich dawnych czasów YouTube'a. Nie było Instagrama. Ty miałaś wtedy jeszcze inny kanał na YouTube'ie, jak my się znałyśmy. To dawno. No naprawdę, ja pamiętam, że ty miałaś inny kanał i potem zmieniłaś ten na Olciak, a wcześniej miałeś jakiś inny, nie? Czy tam była inna nazwa? O Jezus, nie to. Czy oglądałyśmy 365 dni, o właśnie mi się ten live Michele Morone włączył. No ja oglądałam ostatnio na Netflixie. Stwierdziłam, że ja w kinie. Bo ostatnio wszyscy pisali mi pytania. No na walentynki. No właśnie, pamiętam. Nie, to nie walentynki były. Ale właśnie. Ja miałam taki głupi pomysł jeden. Aha. Dobra, bo chyba już teraz sama. Nie wiemy, czy będą egzaminy, o to nas nie pytajcie. Ale myślę, że nie. No, mi się też wydaje, że nie będzie. Ile razy byłaś w alei? Alej? Liczyłeś chyba 7? 7, 8, coś takiego. Musiałabym policzyć tak na spokojnie. Co się stało, że się nie pokazywałyśmy razem? No, miałyśmy spinę. No dobra, ale to już już od roku się normalnie trzymamy, bo dwóch nawet. Od dwóch lat tak jakby już się pogodziłyśmy. Mi się wydaje, że my się pogodziłyśmy jakoś w wakacje dwa lata temu. Się spotkałyśmy. I potem od jesieni już zaczęłyśmy razem chodzić na imprezy. Mhm. Tak, już po wakacjach. 2018 jesień to już zaczęłyśmy chodzić razem do sketcha i w ogóle. Potem cały 2019, no i teraz 2020. No. Tak. Ulubiona piosenka. Ogólnie w życiu nie mam takiej jednej ulubionej, bo mi się zmienia to co chwilę. Jakby wiecie, ja mam ulubioną piosenkę danego tygodnia, miesiąca i w ogóle. No ale po raz setny powiem na tym live, że aktualnie jest to milion w godzinę. I lubię bardzo Still Be Friends z Jay-Z, z tym. Bardzo lubię tą piosenkę. Za którym razem zdałam prawo jazdy za pierwszym. I Angelika też zda za pierwszym. Ale jeszcze. Tylko no. Muszę jakby podejść do tego egzaminu. Tak, no. O właśnie, ktoś napisał, czy pójdziemy razem do Dance Dance Dance. Ja to tylko Dance 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 mam w Sketch Night. Jak nam dadzą takie kawałki klubowe, to... Jak będziemy do Goosebumps tańczyć! Ale to by było fajne! To by było fajne, no. Czekamy na propozycję.
ile miałam procent na maturze, nie pamiętam tak dokładnie, tak mniej więcej pamiętam z danych tych. Fake bake skomentował, gdzie twoja opalenizna? No zeszła. No zeszła. Kiedy ja byłam ostatni raz na fake bake'u? Przed kwarantanną. Tęsknię bardzo. Tęsknię za opalenizną, za pięknym fake bake'iem. Nie mogę się doczekać, aż w końcu znowu będę ciemna. Jezu, zawiesiłam się. Ej, naprawdę tak patrzyła mi tak... Ile utrzymuje się taka opalenizna? U Angeliki cały czas ona jest. Nie, no tydzień mi się tak super trzyma, tak. Potem mi zaczyna schodzić tak lekko i muszę... Ale możecie sobie domalować? Domalować takimi, co macie preparatami w domu, albo możecie sobie zmyć te resztki i znowu się opalić. To już jak wiecie, jak tam zależy, jak wam się też trzyma, bo jak wam, nie wiem... Mi w sumie się nigdy nie robiły plamy. Mi też nie, ja też nie miałam. To chyba, że były bardzo ciepłe. Pamiętam, było w tamtym roku, jak było takie mega mocne lato. No to tutaj wam się, tu się robią... Mi na zdjęciach, jakby tam, gdzie się skóra, to mi się na przykład wtedy zdarzyło, że mi po prostu się zrobiła taka plama, że mi zeszło. Ale to tylko jak było tak mega, mega ten. Ile kosztuje? To zobaczcie sobie na fake bake. No, musicie sobie zobaczyć dokładne ceny. No co tam chcecie, to są różne chyba. Tak, są różne te, ale to no... A to jest nowe fake konto, wiecie? To jest to konto, które wczoraj ci skomentowałam i kazałam ci to usunąć. Więc tak? Tak. Pozdrawiam wszystkich naszych hejterów z fake kont. Podaj Insta Oli. Uwaga. Oli, cy, i, ak. Olciak. Dokładnie. Napisz wszystko i. A masz po angielsku telefon? Nie, w sensie tyle. A Instagrama mam po angielsku, bo wolę. Jakoś łatwiej mi się funkcjonuje, jak mam. Bo wolę, jak na przykład jest, że ktoś mi replied to your story, a nie odpowiedział ci na relację. Jezus, Olka! Dostanę zawału teraz z tobą! Sorry! Nie wytrzymał toster! Bo ty chciałaś to przypiąć, tak? A gdzie to jest? Nie, chciałam jakby cofnąć, żeby nie było komend, no możesz przypiąć, ale żeby nie było w ogóle... O, to chciałam zrobić. Czekajcie, pin komend. O cholerko, ale się stało. Teraz to już w ogóle mi... Dobra, jest git. Sorry, jak coś pisaliście, to piszcie jeszcze raz. Bo ten toster, bo ja się, bo tam do dziury by wpadł i by się upiekł ten telefon. Tak, dokładnie. Więc trzeba było ten. Wasz ulubiony raper z Polski. Nie mamy jednego. Trzeba dużo. Dużo. Ja ogólnie dużo słucham polskiego rapu. To muszę powiedzieć. Hmm. Jaki mam podkład? Z Maybelline. Fit Me i pomieszane trochę ze Smashboxa, ale po prostu tam kolor chciałam trochę ciemniejszy. Ja też tak zawsze robię, no. Zamieszam wszystkie, żeby tylko mieć ten. Tak, mamy telefon w tosterze, w sensie oparty na tosterze, jakby na ten. A ja mam podkład ten właśnie z Benefitu dzisiaj, ten Happy. Czy zamierzasz obciąć włosy? Nie. Jak widać, od X lat zawsze są długie. Ja ten, za Angelikę wszystko robię na głowie. Tak, ja co nie farbuję, a Ola tak, ona co chwilę. Ej, bo słuchajcie, ja idę na fryzjerę, ja robię ciemne włosy. Nie, dwa tygodnie. Robię długie i robię blond. A ja mówię, ale Ola, przecież robiłaś krótkie, ciemne. Nie, jednak robię długie blond. I ona tak jakby, wiecie, co dwa tygodnie zmienia totalnie. Nie to, że lekko sobie podetnie, tylko totalnie zmienia. A ja mam wiecznie takie same te włosy. Ale mi się podobają takie, jakie mam. Ile nam szła ta paczka z Pretty Little Thing, to... Szybko przyszło. Chyba 4 dni. Szybko wam przyszło, no, w sensie, wiecie, od zamówienia tam powiedzmy 2 i oni powiedzieli, że wysyłamy twoje zamówienie i tam było nawet napisane do tygodnia, a to przyszło po chyba 3 dniach. Bo ja to dzień później nawet od babci odebrałam, to przyszło dzień wcześniej jeszcze, nie? Ja jak zamawiałam tą sukienkę na imprezę Aspen,
to mi to w sumie przyszło... Ze Stanach to zamawiałeś. Tak, ja zamawiałam jeszcze jak byłam w Stanach, ale mi data pokazywało, wiecie co w ogóle było? Zamawiałam z tego Pretty Little Thing i miałam, że twoja dostawa będzie max do 20 grudnia, a 20 była impreza. I ja mówię, że to jest takie ryzykowne, że jakby jak mi to na przykład przyjdzie, bo 20 był piątek, tak. Jakby mi to przyszło w poniedziałek, no to już nie miałabym co ubrać. A w ogóle mi to przyszło dwa tydzień. Mi przyszło z Opoli. Bo bardzo szybko. Jeden dzień, to no, tak. To no, w jeden dzień mi przyszło. Bardzo 3 dni, można to jak chcecie coś założyć, to Opoli, to jest fajna stronka. Tak, i bardzo, one są troszkę droższe niż Pretty Little Thing, ale mają dobrą jakość. Na przykład mój set, ten co miałam na Vegas na moje urodziny, on był z Opoli. No. Tak, i ja też taki mam. No i tak śmiesznie, bo ja chciałam ułożyć ten sam, ale mówię, no nie, nie, poszłam jako pantera. Pasowało do Vegas, pasowało. Co Ole w usta ugryzło? Taka pszczoła latała tutaj. Wiosna, owady. Wiosna jest, owady i tak ugryzło. Odpowiadamy na pytania. Co cię zmotywowało na chodzenie na siłkę? Nasz trener. Nasz trener. Nie pamiętam w ogóle jak to było, byłam kiedyś, pamiętam tę sytuację, byłam kiedyś z Tadeuszem na ramenie. A ja pierwsza z nim ćwiczyłam, czy ty? Ja chyba. Ja byłam z nim na ramenie. Ale mi Honorata z cardback... A ty jakoś później pamiętam, bo ja jakoś to było... Ja byłam na pewno na ramenie i coś było a propos temat oporu siłowni i ja mówię, a ja to nie za siłownię, bo mnie nikt nie ma co zmotywować, a Tadeusz jutro trening. Ale to skąd z nim go znałaś? Ja go znałam po urodzinach Jessiki. Aha. I ja potem się przeprowadziłam do Warszawy i tak mu, ale to była taka jedna z większych osób, które znałam, więc się do niego odzywałam, żeby się spotkać, gdzieś tam pójść, bo tak jeszcze nie znałam miasta, nie znałam ludzi i właśnie pamiętam, że byłam wtedy z Tadeuszem właśnie na tym ramenie i on wtedy powiedział, dobra, to idziemy jutro na siłkę, ale ja nie mam butów i on, Tadeusz, pamiętam, zabrał mnie wtedy do Arkadii, wszedł do sklepu i mówi, takie masz mieć, wybierz sobie tylko kolor, coś tam, i zabrał mnie, same mamy, kupiłam, na tak, tak, kupiłam te buty, i na następny dzień, nie, tego samego dnia pojawił się na siłkę. No. I potem już zaczęłam, tylko wtedy mało ćwiczyłam też, bo ja potem zaraz zaczęłam tańczyć z gwiazdami. No ja miałam codziennie treningi, ja nie dawałam już potem, jak miałam już kolejne odcinki, już nie dawałam rady, więc jakby trochę odpuściłam siłkę. Co księżyc? Obczaić księżyc? A jest różowy? Nie wiem. My jesteśmy fankami ale księżyca. Ale biały więc... jest jeszcze, ale pełnia! Ale piękne, ale u mnie zawsze widać jakiś pierwszy dzień pełni. Okay. Zawsze ale pełnia! Wow! Słuchajcie, dzisiaj jest pełnia i w ogóle dzisiaj jest różowy księżyc, więc my po prostu na niego czekamy. Jak czarownicę, nagram wam potem, bo tutaj jest taki ładny widok, to wam nagram potem, jak będzie ciemno już. Ja też kocham tą piosenkę. Nie och, tylko och, py, o, ly, ly, y. Tak. Och, poli. Tak, ja też chciałam powiedzieć właśnie, że kocham tę piosenkę Sober od Selena. Uważam, że to z jednej. O 4:30 będzie różo... Spokojnie, to nie. To nie problem! Co? Ona o 4:30 śpi? No. No ona śpi, a co ty... A my o 6 rano, ej, naprawdę, ja skądś wróciłam i coś zaczęłam pisać i ona mi odpisała i ja mówię, no bo Halina nie śpi. Ty jesteś duch. Ale nie, wiesz kiedy nie spałam tak długo? 2 dni temu, jak się z tobą widziałam. Co 2 godziny siedziałyśmy w aucie to i ja zostałam pierwsza. To pierwszy. Ja o 5 weszłam do domu i jeszcze przez godzinę do was nagrywałam. One wszystkie spały, ja do sama do siebie nagrywałam te voice'y. No a ja jeszcze dojechałam na to pół godziny i potem też siedziałam jeszcze. Ale ty rano wstajesz, to ja na przykład właśnie tak późno chodzę spać, ty też tak późno wstaję, chodzisz spać, ale wstajesz mega wcześnie. Ja? Nie, ona jesteś o 11. Ja na przykład zależy. Ktoś pisze, on nie będzie różowy, tak się tylko nazywa, a ludzie piszą 4:35 będzie różowy. No to będzie, to będzie. Cholera jest, muszę rzec, on zawsze to tak jest, wiecie o co chodzi. Różowe, nie różowe, magiczne, ale nie tak magiczne. Jest piękna pełnia. Kim jest Michalina? Naszą koleżanką. DJ-ką. DJ-ką na live. Jakiś request muzyczny. Dobra, dawajcie co puszczamy, jakie piosenki, piszcie jakie tak, piosenki mamy puścić? Tutaj puścić, dla. Bo zaraz, a ile trwa live? A pół godziny. Godziny. Że teraz ten, skąd się znacie z Michaliną? Monika się z nią znała i my ją poznaliśmy. I przeprowadziła ją na Little Monster Tour Los Angeles
I Michalina wtedy została moją największą fanką, co widać na jej ścianie chwały, to jest chwała moja. Tak. Ja przyjeżdżam zawsze, ona mnie tak wielbi, że ona ma wszystkie moje plakaty z moich imprez powieszone. Nawet ja nie mam powieszonych tych plakatów u siebie w domu, a ona ma. Kochana, bo ty już nie pamiętasz, żeby je zabrać wtedy. Ja mam i wszystkie, ja wiesz, że mam wszystkie pod łóżkiem w takim kartonie, z każdej imprezy mam. Nawet z Vegas mi ta moja siostra pozbierała. Teraz nam coś puszcza. Ty nam coś puścisz teraz? Boże, Savage Night! Niko P! Niko zawsze puszcza tę piosenkę. A Jetlag to mój nowy drag. A właśnie nie wiem, która to jest ta piosenka Jetlag. I chyba też jeszcze nie znam. Coś Dua Lipy. Kto robi teraz live'a? Dajcie nam znać, kto jeszcze robi live'a. Zostańcie u nas, ale dajcie nam znać. Bo kiedyś robiliśmy live'a i chyba Kacper Błoński robił jednocześnie. I wszyscy napisali, że Kacper ten. Czy Michalina zawiesiła nowy plakat? Nie, nie zawiesiłam! A dałam jej z Nowego Jorku, mimo tego, że nie była na tej imprezie, to jej dałam, bo miałam dodatkowe plakaty. Muszę przywiązać. To musisz od samej góry chyba, musisz te podwyższyć. Bo się nie wieści czwartej. Nowy Jork tam, no, ale musi być chronologicznie. To Nowy Jork na samą górę. Był pierwszy. A tutaj dać. O Jezu, to ja nie pamiętam, sorry. Z kampanii. No i znowu Kacper Błoński robi teraz live. A Kacper Błoński. A serio? Ach, ten Kacper Błoński. On też sobie zmienił fryzurę, widziałam ostatnio. Pretty Little Thing teraz robi live'a. To pozdrówcie ich od nas. Znaczy ode mnie. Nie, czemu nie, wszyscy nie piszą Kacper Błoński? Bo robi live'a teraz i ja kazałam napisać, kto robi. O, Kłowa na chwilę bubble tea, no to jest spoko. Ale ty tak wieczorem sobie jedziesz. Może jak będzie ten księżyc i będziemy jechać autem, to sobie... O 4.30? Mamy zamiar nie spać do 4.30. Ja nie mam tego zamiaru, ja nie będę. A Patrycja Kazali, to widziałam. Znacie ekipę Freeza i członków... Nie wiem, czy... A już był zachód chyba, już nie ma. A może... Ale to z tamtej strony będzie. Nie, tu normalnie jest ten zachód, ale nie było. Nie było, nie było. A co mówiłam o ekipie Freeza? Ja nie znam osobiście. No, znamy, bo wiemy kto to. Trudno, żeby nie znać, ale ja nie znam osobiście. A ty też nie znasz chyba. Ja Warsów tylko poznałam. A, Warmińczyk. Tak. Byłam nawet, do sketcha ją zabrałam. Była? To mnie nie było wtedy. Nie, nie było cię. Bo ja ogólnie tak chrzczę ludzi w Warszawie, zabrałam ich do sketcha. No, chcieliśmy zabrać Saruskę, ale ona była w Warszawie, po pierwsze, jak mnie nie było, bo ja byłam wtedy w Tajlandii. Musi jeszcze raz przyjechać. A po drugie, była chyba nie w weekend. Miała przyjechać w ogóle na moją imprezę, Asper. Nie, na LA nie, bo LA było potem. Ona mówiła, że może przyjdzie na Aspen, nie przyjdzie. A ja ją chciałam zabrać do Aspen, chociaż ona od siebie ma bliżej. Ona bliżej do Aspen. Ale nie była. On bardzo to ogląda! O ty! Tomasz przyjechać na kolejną, która będzie nie wiadomo kiedy. Jak się skończy, to... No, jak ty będziesz mogła zrobić imprezę, to ona pewnie będzie mogła przylecieć, no bo jak ona nie może latać... No tak, bo to będzie wszystko... Nie doszło do mnie zaproszenie, no tak, nie wysłałam ci kuli, przepraszam. Ja ci nie oddam, ja mam swoją ostatnią, w sensie znalazłam. Po prostu tak w takiej szufladzie mam tam nasuwaną. Ej, a dzisiaj się przypaliłam tą lokówką. A pierwszy co masz? Ładny. Vegas? No mam, no, też w pudełku takim. Wszystko jest schowane. No bo ja nie używam akurat, ale mam. Nie bo ja, że się zniszczę. Ja raz w życiu użyłam pierściówki. Dwa. Na Sylwestrze masz na Sylwestrze i nawet mam zdjęcia z nim. Na każdym. Wszyscy w ogóle sobie chcieli robić zdjęcia z tą pierściówką. To był hit tego Sylwestra. Saruska jest tym fanką, więc pewnie, że oglądam. Oj. That's so cute. Powiem wam. Nie wiem co. Planujesz jakąś imprezę po kwarantannie w sketchu? Planuję. W ogóle ja planowałam, miała być w kwietniu imprezka. Już był cały plan na miasto i na wszystko, no ale niestety. Dlaczego nie nagrywamy już na YouTubie? No nie ma konkretnego powodu, ale będziemy.
będziemy. A ja na przykład jutro o 18 jest premiera filmu z moich urodzin, którym zobaczycie Angelikę, więc jeśli chcecie zobaczyć, to jutro o 18. Jeszcze nie widziałam tego, więc no. Ale wiesz, i tak polecam. Ale co chciałam powiedzieć? Że ja właśnie chcę teraz zmontować filmik, wiem, że to tak trochę ten, ale chcę zmontować filmik, bo nigdy go nie wstawiłam z Coachelli z tamtego roku, a że w tym roku Coachella jest przełożona i jakby teraz, ja bym teraz była w LA, gdyby w nic się takiego ten, to Coachella w tym roku wypada jakby w Wielkanoc. A dużo ludzi to dodawało, czyli jak dużo ludzi jechało tam na tą Coachella, to właśnie mówili, że ten. Tak. Bo teraz pierwszy weekend będzie. Tak, teraz miał być pierwszy weekend właśnie, jak u nas będzie Wielkanoc, więc ja bym teraz była w LA, teraz bym robiła dla was live'a z LA. Ze Starbucksa? Ze Starbucksa. No, a mnie by tam nie było, bo jeszcze się nie przemogłam do latania do LA, a może po kwarantannie się przemogę. Będziemy jeździć. Naprawdę, bo wiecie, doszło do mnie coś takiego, że Jezus, ja bym nigdy, bo ja to tak odkładam, no. To LA, i potem doszło do mnie, Boże, jakbym nigdy już tam nie mogła polecieć. No. No. Tak, teraz się tak myśli, nie? Tak, tak. White2115 robi live'a. No i tam wszyscy siedzą. Tak, będzie właśnie, dlatego wstawię ten z tamtego roku jako taki throwback. Tak, że live z White'em, no co? Nie. Skoczyli vloga z tamtego roku, bo mam dużo Ariany Grande i w ogóle Selena Gomez. Ja też mam jak napisać wykali. Będzie napisała, Sara napisała, no właśnie Angelika zabiera ją do LA i się spotkamy. O, Viva, a Viva też jest. Pozdrawiamy. I tego słodkiego pieska pozdrawiamy też. Wafel. Tak. O, i Dominika Suzańska jest. Też pozdrawiam. Dominika, są, kochana. Więc proszę się przyznawać, że nasi znajomi tutaj nas o, kto, tak kto z naszych znajomych tutaj i ogląda? Tak się nie przyznają, tak tutaj tacy są. A my widzimy. A ten, co chciałam wam powiedzieć, aha, że Dominika Suzańska będzie śpiewała u mnie na ślubie. Domcia, jeszcze terminu nie ma, nie martw się, jeszcze nie musisz się rozgrzewać, ale na moim ślubie Dominika to będzie śpiewała. Fabrzyn napisał moje dwie ulubione instagramerki. Ostatnio opisał, kiedy będzie ze mną live. No to jestem. Widzisz, jest. Widzisz? Czy to jest Olciak? Tak. That's she. Ej, naprawdę, ludzie tak, wiesz, wchodzą i mówią, Jezu, kto to, nie? No trochę się zmieniłam, ale tak, to ja. No ja wyglądam wiecznie tak samo. Mam tylko włosy dłuższe z roku na rok. Poznałyście Janka Rapowanie osobiście? Jezu, tak się wystraszyłam. Proszę bardzo, czarownica! Ja Janka Rapowanie nie poznałam, a ty też nie? No, widziałyśmy go na żywo tam. Na koncertach gdzieś... paru gdzieś tam. Nie, jeszcze w Milansie był chyba. No, wielu w Warszawie gdzieś tam, ale na jakimś evencie. Ale nie poznałyśmy. Dwie kruszyny takie cudowne. O, coś ten Wawrzyn chce. Co on chce? Aniołki Victoria's Secret. Cześć, czwarta czarownica. Ja mam. Victoria's Secret. A daj cyfrękę. Victoria's Secret. Skąd się znasz z Lilą? No też z YouTube'a. A Lila w ogóle mnie malowała na studniówkę. No tego nie wiedziałam na przykład. No, przyjechała do mnie na Katowice. Mnie na Orange Warsaw w zeszłym roku, a ciebie na studniówkę. Nie? No, przyjechała. Ja mam nadzieję w filmiku ze studniówki, jest jak mnie maluje. No. Macie, puścimy kłębo. O, to jest fajne. Jadę, to. A no to jest fajne. Dobrze, chcę koszulkę fan numer jeden. No, jeszcze musisz się postarać na tego fana numer jeden. Nie, fan numer jeden powinieneś chodzić w merchu Little Monster Tour. Dobra! Yo! Znaczy, powiedziałam, że to chyba do ciebie, ale tak. Hejka! Coś ten księży. A kto napisał o tym księżycu? Mordo zapalenie. Jezu, to piękny jest. A widzę jakiś zapis tam. Księżyc różowy jutro. Wiemy.
wiemy i czekamy na niego, jest 19, powiedzmy 40, a on o 4, czyli jeszcze 4-5, normalna godzina, 6 godzin. My to o 4 dzień zaczynamy. Ja? Co wy się tak uparłyście na mnie z tą godziną? No, kończysz. Ja dopiero kończę. Ja też. Ja miałam raz sytuację, że ja się obudziłam, a Michalina mi w ogóle odpisała na wiadomość, że ja tutaj już wstałaś, a ona nie, ja jeszcze nie poszłam spać. Ja mówię. Dobra, to zamawiam merch. Nie ma XXL, nie ma niestety, tylko XL jest największy. Co? Dasz ale radę. Będzie dobry na ciebie. Wiesz, jak dziewczyny zawsze mówią, o to się przyda. Jak będę miała ten rozmiar, to zostawię. Ty kup po prostu XL. Albo dasz radę, jak nie, no to nie, musisz coś z tym zrobić. Takie ten. No to ja już zdjęcie dodałam. Smoknął. No. Ja właśnie patrzę, że sobie wczoraj paszport wyjąłem, zapakowany. Możemy robić nasze jedzenie. Tak. Jak by wyglądało wasze życie, gdybyście nie zaczęły nagrywać YouTube'a? Nudne. Myślę, że totalnie inaczej. Patrz, tak, tak? Malowałam się. Z ciebie. Zobaczyłam twoje story. Tak, ja taka ja się tak poczułam, jak zobaczyłam. Dasz radę, wejdziesz w XL, wierzę w to. Wejdziesz. No bo dzisiaj po prostu wszyscy muszą mieć dobry dzień, bo jest ładny make-up, ładne włosy. Nowy, pełnia księżyca. Pełnia księżyca, no przygotujcie się dziewczyny na to. Ja jakoś specjalnie się nie malowałam, ale... Jak na to, że bez make-upu cały czas, no to cały jest dom. Nawet tak jak u ciebie. Jaka będzie szamka, będzie... Lemonki. Ale najpierw mamy jeszcze nasze jedzenie. My jeszcze mamy ramen. Ale szam ja nie jem. Ja też jem. A co coś jest? Ja mam coś zamówione. Coś jest. Co tu dobre, jak mu się dowoli? No myślę, że tu więcej. Jak się nazywa pomadka, którą ma Ola? Z Anastazji Beverly Hills coś tam. Nie. Skąd masz te ramy? Dostałam od Viscoli, jak mnie malowała na urodziny. Zalita? Widzisz, że do mnie dowodzi? No. Do mnie nie. Ty vloga kręcisz znowu. No, wszystko. Robimy live'a. Nie, tego nie lubię. Ty zawsze na vloga nagrywasz to, że robimy live'a. No tak, bo to jest ważne, to jest ważne. I będziemy robić ramen. Ładne. No to mnie strasznie. Ja się czułam po detoksie sokowym, jakby to nie był dla mnie detoks sokowy, bo jakby ja jadłam normalnie też posiłki. To jest czyste? Tak, naszkowałam. I... To jest ciasto bananowe, nie mów tym chleb. Szynki na to nie położysz. Ale Nutelle i masło orzechowe, tak. Taka bestia sporna. Dlaczego tego jest tak mało? Ja nie wiem, czy tu wszystko jest. Co tu jest? To masz wasze do... To jest do ciebie. To moje. Jaki masz tu adres? To jest moja, to jest kaczka. W ogóle macie takie super pytania na live'ie. Dobre, no, dzisiaj naprawdę. Czemu nie robimy risotto? No patrzcie, miałyśmy zrobić. No, miałyśmy. Myślę, że ja mam nawet risotto. Ale w domu, poszłyśmy na łatwiznę po prostu. Ja mam jeszcze risotto w domu nawet. Ja zapomniałam w ogóle. Jak będziemy robić cynamonki, to u mnie będzie live, okej? Okay? Tak. To no, za jakąś godzinkę albo coś, to wchodzisz tutaj na olciak. O, jest Daisy Lette! A ile jeszcze ciasto będzie rosło? Ile ciasto? Z godzinę, nawet nie. To jest, no to za godzinę. Muszę zapisać adres, bo jak będzie Michalina. Dzisiaj będziemy master, będziemy robić tak. Jak to się mówi? To jest S, to jest twoje, bo moje miało literkę T. A jakbyśmy bazę pomyliły? A to skąd ty dowiesz, że S i T? No tutaj było S, a to było T. A tam coś tam. Masz 57. Dobra. O. Cześć Mariusz. O, cześć Mariusz. I lubię, jak znajomi. No ja też lubię. I się przyznają, że są na live. Tak, bardzo to znają. Ja, większość tak ogląda, wiecie, tak cicho. Nie, większość tak incognito lubi. Jak oglądacie nasi znajomi, to piszcie.
ręki. No ale patrz, jak jest dużo światło. A patrz, tu jestem taka, a tu jestem taka. No. Wiesz, co? I że to jest ten... Może ja mam na matce. A może, bo ja mam 10%, to mi pewnie się zciemnił ekran. Czy na imprezach w sketchu tańczysz z każdym? Tak, z każdym. Nami? No, są. Andera, no właśnie, ale chodziło o to, no jakby z każdym, no nie, jeśli myślicie, że tylko z nami, to nie. Ja nie tańczę z Little Monster na przykład. Widzisz, mam całą baterię. Tak? Specjalnie, bo zawsze jak przyjeżdżam, to mam rozładowany telefon. Incognito oglądają tylko fake friends, prawda? O, nasi haters. Którzy są niby naszymi... Ze mną nie tańczyła. Nie tańczyłam z tą, dobrze? Wawrzyn, wiesz co? Nie ufaj mu, bo ja go pamiętam, ale on za dużo to nie pamięta, więc on może kłamać. A gdzie nożyczki? Tu były, że. Ja, co polecasz? Nie wiem. Bo tu u ciebie w ogóle nie, ja nie mam takich knajp. No nie, do Michaliny to myślę, że wszystko do nas. Ale Michalina bardzo. Wawrzyn, nigdy. Kurde, nie wiem. To pierwsza impreza wasza, ja dopilnuję, ja wam przypomnę, bo nawet jak wy zapomnicie, to ja wam przypomnę. Tak, weźmiesz nas, zaciągniesz jednego. Ale Olciak już i... tak. Razem. Ja tańczyłam. Nie pamiętam. Nie, no pamiętam. Na to jest jeszcze darmowa dostawa na Gricie? Chyba nie. Bo ja wczoraj zamawiałam i nie było. Ja też McDonalda wtedy ostatnio. Wiecie, że jakby pojechałyście do tego maka, jak ja rano wstanę, to chyba ja nie widziałam tego maka u ciebie. Ja miałam tylko dobra jakość, ktoś napisał. No. Jest bardzo dobra jakość. No, to dzisiaj mamy naprawdę może dobry Instagram dzień. W końcu się naprawił. McDonald's tworzy centralny. Nie. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj makaron surowy. Tu jest, tu są dodatki Angeliki, tu są moje, bo to jest wieprzowina. Ja do pani powiedziałam wołowina, a to jest wieprzowina. Ja mam skarczą. Ostro. I to jest bulion. Ja tu gadam do live'a, do tego, do vloga, jakby co. Tutaj jest mój bulion, a Angeliki jest chyba taki jasny. Tak, mój jasny powinien być, taki kremowy. A nie, taki inny, taki czarny. Ale to może on, wiesz, jak się go rozleje, to jest inny, więc tak wygląda. Także pamiętajcie, jak chcecie z nami robić cynamonki, to tak za godzinę u mnie. Bo jeszcze musimy ciasto, żeby wyrosło. U mnie. O, Oli, mamy drożdże, to ja chcę. Ostatnie w Warszawie mamy drożdże. Ej, patrzcie. Ja nie wiem, mydło. Pokaż. A spróbuj zjeść surowe. A to nie jest takie twarde. A spróbuj zjeść sobie to. To jest jak takie ciasto surowe. Nie, ja tego nie lubię. No to jest ciasto. Spróbuj zjeść surowe. Bo ja wiem, że ona je wszystko surowe. Nie, bo to dalej. Bo to Ola, jest... kiedy pojawi się vlog, który robisz na... Bez smaku. Jutro będzie film z urodzin 22 i chyba dam wam znać. Ola chce. Ale w tym tygodniu. Pierożki. Fajniejsze, pizza to... O, to jest takie pizza super. Możemy zjeść na 4 rano, jak będzie ten... Dobra. Księżyc różowy. Ej, a pojedziemy na nogę Cypruszu. Ja nie wiem, czy... Ja mogę sobie jakieś... Angelika, ja nie, bo masz klary nie robią w nocy. A no tak, nie robię na drive, zapomniałam. Nagle cukrano też mi nie zrobili. Ej, dobra, muszę się pożegnać, bo zaraz padł mi telefon i wtedy się w ogóle wszystko powyłącza, więc... O, pół na pół. Dziękuję wam za to, że dzisiaj były fajne i ciekawe pytania. Mega, no fajne ten live. Było tak fajnie się to oglądało. Bye i idziemy jeść ramen. Zobaczycie go zaraz na naszym story. Dobrze, tam.